Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na mój chłopski, babski rozum, czyli o duchowych zombie. Boże, Ty widzisz i nie grzmisz? Tak wybrzmiały moje słowa po obejrzeniu filmiku, który podesłała mi znajoma osoba. Filmiku, który wyraźnie pokazuje kapłana, rozdającego wiernym zebranym w świątyni, świadomie czy też nieświadomie, najdroższą krew Pańską. Skąd ten ból we mnie, ten gniew, nie gniewny, nie pełen zła i chęci zemsty, ale coś w rodzaju odczuwania niesprawiedliwości, nieprawości. I zdrady. Ta zapalczywość jest tak dalece silna, że najchętniej podeszłabym do takiego kapłana, którego postępowanie wzbudziło ją we mnie. Chwyciła go za ramiona i, potrząsając nim, zapytała: Synu, czy wierzysz w Boga w Trójcy Świętej Jedynego? Czy wierzysz w Jego Syna, Jezusa Chrystusa? Odkupiciela naszego i kochasz go? Czy rozumiesz w ogóle cel Twojego powołania nie na księdza, tylko na kapłana? To ostatnie bowiem zapisane jest na Twoich dłoniach krzyżmem świętym. Jeżeli się nie nawrócisz i nie uczynisz pokuty, zginiesz. Jeżeli Twoje owce które z domniemanym duchowym uniesieniem, po spożyciu krwi pańskiej, tak dalej poprowadzisz, to aż cisną mi się na usta słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Czy można być wierzącym i światłym katolikiem, a jednocześnie ślepym, głuchym? Bez serca, sumienia i rozumu? Raczej niemożliwe. Prawdziwy katolik przeciwstawi się tym wszystkim dziwactwom nowej mszy. Ja nazywam ją nowusem. A że podobne brzmienie w łacinie ma słowo nowotwór, to z całym przekonaniem mogę powiedzieć: Nowus Ordo. To raczysko w kościele. Lekarstwo na to jest. Mają je nasi hierarchowie, kapłani, biskupi, kardynałowie. Nawet w stolicy apostolskiej leżą już może pod grubą warstwą kurzu recepty na te gnijące wrzody naszej duchowości. Ale cóż, przepisy wylądowały w lamusie, który zwą tradycją. A i z tą chcą się jeszcze rozprawić. Ludzi pijących krew ludzką nazywa się wampirami. Jak więc nazwać ludzi, którzy piją przenajdroższą krew pańską, i to podawaną z rąk kapłańskich, bez mrugnięcia oka, z pychą, której nie rozumieją? Jedno wyrażenie mi się tylko nasuwa. To duchowy zombie, materiał na sługę szatana, a ten z kolei znajdzie uchyloną furtkę do duszy, aby ją wziąć w swoje szpony, bo wszyscy jesteśmy grzeszni. Jednakże śmiem dodać, że nie wszyscy słuchamy głosu sumienia, głosu sprawiedliwego i miłosiernego Boga. Nikomu już dziś nie przeszkadza zmiana nazwy przenajświętszej ofiary na ucztę. Czy naprawdę trudno ludziom zrozumieć słowa, którzy z Twej łaski, powtarzam, z Twej łaski stoimy przed Tobą. Ile zmarnowanych łask na nowusach. Ile profanacji, ile bałwochwalstwa, ile przelanej krwi pańskiej najdroższej, rozdeptanego brudnymi buciorami najświętszego ciała pana naszego Jezusa Chrystusa. Bogu to się nie podoba. Jestem tego pewna. Daliśmy się zwieść i nadal to z nami robią. Nie pomogą modły o błogosławieństwo dla Polski, nie. Kiedyż bowiem Bóg wszechmocny błogosławił Grzechom? Tak długo, aż nie uświadomimy sobie naszej grzeszności. Tak długo, aż nie nawrócimy się i nie uczynimy pokuty, wreszcie tak długo, aż nie uniżymy się przed Panem, leżąc u jego stóp krzyżem i błagając o przebaczenie za wszystkie nasze grzechy. Tak długo Bóg będzie miał swój wzrok odwrócony od nas. Tylko nawrócenie i szczera pokuta narodu może go uratować. A my żyjemy jak bezpańscy niewolnicy, z którymi i władze świeckie, i kościelne robią, co chcą. A na horyzoncie spokoju nie widać. Ciałami naszymi już sterują. Biada nam, gdy nasze dusze wezmą w swoje szpony. Biada, bo oni nie prowadzą nas na drogę do zbawienia. Jezus Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Uwierzcie mi, innej drogi do nieba nie ma. Nie wejdziemy na nią, pijąc dla przyjemności zmysłowej najdroższą krew Pańską. Gorzej, stajemy wówczas w tłumie, który krzyczał w pretorium krew jego na nas i na nasze dzieci. I mamy to. O co wołamy? Domine non sum dignus. Panie, nie jestem godzien. Jak więc dalece obrzydliwym wykroczeniem musi być przed obliczem Twoim zuchwałe picie przez wiernych Twojej krwi najdroższej? Zuchwałe wyciąganie dłoni osób świeckich po Twoje najświętsze ciało, zuchwałe stawianie Ciebie, Boga Najwyższego, na równi z nami, prochem i pyłem, mówiąc, że mamy relację z Tobą. Chrystusie, błagam Cię w imieniu mojego narodu. Przyjdź. Zasiądź na tronie, rządź i władaj nami. Twoją potężną prawicę wznieś, panie, nad Polskę i prowadź nas do zwycięstwa nad złem, bo bez ciebie zginiemy. Regna nobis Christe. Mój chłopski, babski rozum. Odgrzewa czasem w pamięci obraz tradycyjnej Mszy Świętej. Byłam wtedy jeszcze bardzo mała, ale pamiętam kapłana stojącego przy ołtarzu, nie przy stoliku ofiarnym odwróconego plecami do ludzi, a zwróconego twarzą do Boga. To On był ofiarnikiem. Nie my. I Bogu niech będą dzięki za kolejnym szewszych czasów, w których uczestniczę i z pomocą Bożą i wedle Jego woli uczestniczyć będę.